Mamy dwa wektory na płaszczyźnie, wektor u, którego współrzędne są 2 i minus 1 oraz wektor v o współrzędnych minus 5, 5. No i naszym celem jest znalezienie wektora 3u plus 1 piąta v. No i jednocześnie w układzie współrzędnych mamy tutaj te dwa wektory narysowane w ten sposób, że punkty zaczepienia to jest początek układu współrzędnych, tu jest wektor v, prawda, minus 5 i 5 oraz wektor u, 2x i y minus 1. No dobrze, więc najpierw obliczymy tutaj analitycznie, prawda, jakie są współrzędne tego wektora, a potem zobaczymy, jak to wygląda w geometryczna interpretacja tego naszego działania. Więc może tak, no, mnożenie wektora przez skalar, przez 3, no, polega na tym, że każdą z tych współrzędnych wektora mnożymy właśnie przez ten skalar. Czyli tak, 3 razy, i tu napiszemy wektor u, czyli 2 minus 1, to będzie wektor o współrzędnych 3 razy, tak, 2 i 3 razy minus 1. Tak, odpowiednie współrzędne wektora u mnożymy przez 3. No i w ten sposób dostajemy wektor o współrzędnych 6 minus 3. No i może zobaczmy, jak to wygląda tutaj na rysunku. 6 współrzędne x, czyli 3, 4, 5, 6 i minus 3 to jest tutaj. Czyli zobaczmy, że ten wektor i wektor u leżą na tej samej prostej. Prawda? Czyli ten wektor jest po prostu 3 razy dłuższy. Wektor 3 razy u to jest wektor, który ma ten sam kierunek. No i długość jest 3 razy długość wektora u. Czyli tu jest... No i to jest wektor trzy razy u. Dobrze, podobnie mamy 1/5 razy wektor v obliczyć, czyli tak, 1/5 razy, no i współrzędne wektora v to jest minus 5. 5. No i podobnie jak tutaj, każdą z tych współrzędnych mnożymy przez 1/5. Czyli to będzie wektor o współrzędnych 1/5. 1/5 razy minus 5 i 1/5 razy 5. I w ten sposób dostaniemy wektor o współrzędnych minus 1, 1. Teraz, gdzie jest wektor o współrzędnych minus 1, 1? No to jest tutaj, prawda? Tu jest jego koniec. Możemy go tutaj zaznaczyć. I ponownie widzimy, że to jest wektor pomnożony przez liczbę. To jest wektor, który ma ten sam kierunek. No a długość jest, jeżeli ta liczba jest dodatnia, prawda? Ma ten sam kierunek i zwrot, czyli leżą na tej samej prostej te wektory. No a jego długość jest 1/5 razy długość tego wektora V. Czyli tutaj to jest wektor 1/5 razy wektor V. To jest ten wektor tutaj. No i teraz dodawanie wektorów polega na analitycznie. No dodajemy po prostu współrzędne, czyli 6 minus 3 dodać minus 1, 1. No to będzie wektor o współrzędnych 6 minus 1 oraz minus 3 plus 1. Tak, 6 minus 1, dlatego że to jest 6 plus minus 1. Może tutaj napiszę jeszcze wyraźnie. Tu jest 6 plus minus 1. No i w ten sposób to jest 5 minus 2. No i teraz jak dodajemy wektory geometrycznie? Ano regułą równoległoboku, czyli rysujemy równoległobok rozpięty na tych dwóch wektorach. Czyli tutaj musimy dorysować, albo inaczej, do końca jednego wektora przesuwamy równolegle ten wektor tutaj drugi. Czyli ten wektor, wektor 1/5, czyli wektor współrzędnych minus 1, 1, dorysowujemy do końca tego wektora, czyli rysujemy po prostu równoległoboku. Prawda? Czyli tutaj musimy o, tak,
No i drugi, i teraz ten równoległobok to będzie tutaj. O. No i to jest ten wektor tutaj, prawda? To będzie wektor. O. To jest suma tych dwóch wektorów. Tak, i teraz mamy wektor. Ten wektor ma współrzędny raz, dwa, trzy, cztery, pięć właśnie i minus dwa. No dobrze, czyli jeszcze raz popatrzmy. Mnożenie wektora przez liczbę odpowiada mnożeniu każdej ze współrzędnych. Geometrycznie oznacza to, że wektor pomnożony to jest wektor, który ma ten sam kierunek. No i teraz, jeżeli liczba jest dodatnia, to ma również ten sam zwrot, a długość, która jest, no, ten skalar, przez który mnożymy, razy długość pierwotnego wektora. Jeżeli mnożymy przez liczbę ujemną, to ten wektor, to wynik tego mnożenia ma przeciwny zwrot, czyli leży na tej samej prostej, koniec tego wektora, ale po drugiej stronie jakby początku układu współrzędnych, czy też punktu zaczepienia tego wektora, no a długość jest równa modułowi tej liczby ujemnej, przez którą mnożymy, razy długość pierwotnego wektora. No i dodawanie to jest, rysujemy równoległobok rozpięty na tych wektorach początkowych, no i przekątna tego równoległoboku to jest suma wektorów, albo też inaczej, jeden z tych wektorów przesuwamy równolegle tak do końca drugiego z nich i wtedy koniec tego wektora pokazuje nam koniec wektora, który jest sumą tych dwóch wektorów, prawda? To jest dokładnie tutaj. Oczywiście te wektory muszą mieć ten sam punkt początkowy, prawda? Tylko tak możemy wektory dodawać.